Adam Z. na świat przyszedł w sierpniu 1973 roku. Wychował się w środowisku, gdzie alkohol na stole był na porządku dziennym. Zarówno ojciec Leszek, jak i matka Elżbieta byli alkoholikami. Sześć lat później na świat przyszedł jego brat, Arek. Rodzina mieszkała w Kowarach. To niewielkie miasto w wo województwie dolnośląskim. Położone jest koło Karpacza, który co roku gromadzi setki tysięcy turystów wybierających się w góry Karkonowskie. Ojciec Adama pracował na budowie. Matka swój czas spędzała jako gospodyni domowa i opiekowała się dziećmi. Całodzienne libacje alkoholowe nie sprzyjały dojrzewaniu chłopaków. W parze szła także przemoc domowa. Ojciec bił zarówno matkę, jak i swoich dwóch synów. Sąsiedzi nie pozostawali obojętni na codzienne awantury. Często zgłaszali na policję informacje o krzykach, płaczu dzieci czy dźwiękach rzucanych przedmiotów po domu. Gdy Adam miał 6 lat, został wykorzystany seksualnie przez ojca. Miało to mieć miejsce, gdy pozostawał on sam pod opieką ojca, gdyż matki od kilku dni nie było w domu. Ojciec zagroził mu, że gorzko pożałuje, jeżeli piśnie chociażby słówko. Z tego też względu matka miała o tym nie wiedzieć, a dowiedziała się dopiero cztery lata później. Nie zabrała jednak chłopca do psychologa, który powinien mu pomóc się z tym uporać. Ciężka sytuacja w domu nie pozostawała bez konsekwencji. Adam w szkole radził sobie bardzo słabo. Warunki, w jakich przyszło mu dorastać, nie sprzyjały nauce. Odstawał od rówieśników. Już na poziomie drugiej klasy podstawowej nie był w stanie przyswoić materiału na tyle, by otrzymać promocję do kolejnej klasy. Ojciec w końcu trafił za kraty, za znęcanie się nad własną rodziną. Warunki domowe odbiły się na psychice małego chłopca. Zaczął przenosić agresję na rówieśników w szkole. Bił swoich kolegów i ich terroryzował. Nie okazywał też należytego szacunku nauczycielom. Znęcał się też nad zwierzętami. Głównie upodobał sobie pastwienie się nad małymi kotami. Bardzo złe wyniki w nauce oraz coraz gorsze zachowanie chłopaka zwróciły uwagę szkoły. Ta poinformowała opiekę społeczną o swoich obawach względem warunków panujących w domu rodziny Z. Efektem tego było odebranie dzieci rodzicom i wysłanie ich do domu dziecka. Po ośmiu miesiącach i zapewnieniach matki, że zrobi wszystko, by synowie wychowali się w należytych warunkach, Adam i jego brat wrócili do domu. Matka chciała odciąć się od męża, z którym związek nie dawał szans na normalne życie. Poznała nowego mężczyznę był nim Wiesław P., jednak on również nie był wzorem godnym do naśladowania. On, podobnie jak ojciec chłopców, również nie odmawiał alkoholu. W przeszłości także miewał zatargi z prawem. Niemniej, przez kolejne lata, będzie on razem z matką wychowywał chłopców. Wkrótce na świat przyszły kolejne dzieci: najpierw Magda, a dwa lata później Agnieszka. Negatywne wzorce nie ułatwiły Adamowi dorastania. Jak mówi przysłowie: Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To przysłowie jak mało które obrazuje zjawisko, które ukształtowało osobowość Adama. W siódmej klasie podstawowej przestał chodzić na zajęcia. Nigdy nie poszedł do klasy ósmej. Zatem zakończył edukację, nie osiągając żadnego wykształcenia. Gdy dorósł, powielał wcześniej znane zachowania. Jako nastolatek zaczął pić alkohol. Po jego spożyciu stawał się agresywny. Szybko zaczął zachowywać się jak jego ojciec. Stał się bardzo uciążliwy dla pozostałych członków rodziny. Po spożyciu alkoholu stawał się nieobliczalny. Nikt nie wiedział, do czego tak naprawdę może się posunąć. Miał na swoim koncie kilka prób samobójczych, a także wielokrotnie się okaleczał. Bliscy postanowili odizolować się od agresywnego członka rodziny. Wynajęli kawalerkę, by Adam mógł sam się do niej przeprowadzić. Z niej szybko zrobił pijacką melinę. Sąsiedzi nie mieli z nim łatwego życia. Libacje i awantury stały się w nowym miejscu zamieszkania chlebem powszednim. Podczas jednej z popijaw Adam przypalił swojego gościa gorącym żelazkiem, by wyłudzić od niego pieniądze. Gdy pod swoją opiekę wzięli go wyznawcy Jechowy, wydawało się, że w końcu uda mu się wyjść na prostą. Przez jakiś czas zmienił swoje postępowanie. Jednak nie na długo. Zamiłowanie do alkoholu szybko wygrało z chęcią przemiany. Mężczyzna odsunął się od środowiska, które chciało wyprowadzić go na prostą. Taki styl życia niemal nieuchronnie musiał w końcu doprowadzić go za kraty. W roku 1992, gdy miał 19 lat, trafił do więzienia za kradzieże. Za murami więzienia spędził wówczas rok. Gdy wyszedł, niespecjalnie planował zmienić dotychczas prowadzony tryb życia. Tym samym już niedługo ponownie został złapany. Tym razem już nie tylko na kradzieży, ale także na rozbojach. Dwudziestoparoletni mężczyzna stał się w okolicy postrachem. Nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Kolejne dwa lata za kratami niewiele go nauczyły. Resocjalizacja z całą pewnością nie przeszła pozytywnie. Adam miał opinię typa spod ciemnej gwiazdy, którego lepiej nie spotkać na swojej drodze. Do pracy nie miał zamiaru chodzić. Raz na jakiś czas załapał się gdzieś dorywczo, ale nie czuł w pracy powołania. Pieniądze dostawał z miejskiego ośrodka pomocy, ale to nie wystarczało na godne życie. Znalazł sobie inny sposób na zarobek. Potrafił w środku dnia steroryzować przechodnia, by ukraść mu wszystkie pieniądze, jakie przy sobie ma. Włamania do sklepów jednak mu nie wystarczały. Raz postanowił włamać się do przedszkola. Nie wiem, na jakie upy liczył. W roku 2000 posunął się w swoich działaniach dalej niż dotychczas. 7 lipca napadł w kowarach na kobietę idącą chodnikiem. Steroryzował ją przy pomocy noża, najpierw przewracając ją na ziemię. Następnie okradł kobietę. Za ten czyn został skazany na 5 lat i 6 miesięcy więzienia. Adam był niczym tykająca bomba, która prędzej czy później musiała odpalić. Wyrok odsiedział w więzieniu w Kłocku. W trakcie odsiadki był leczony na oddziale dla osób z zaburzeniami osobowości. Terapia miała przynosić efekty. Został zwolniony warunkowo na kilka miesięcy przed końcem zasądzonego wyroku. Został objęty nadzorem kuratora. Po wyjściu w środowisku sprawiał wrażenie człowieka, który tym razem naprawdę chce się zmienić. Odsunął się od znajomych, z którymi dotychczas spędzał czas na całodziennych libacjach. Sam przestał pić. Uczęszczał na spotkania anonimowych alkoholików. Znalazł nawet pracę na budowie. Miał tam dobrą opinię. Był pracowity. Był też małomówny. A gdy ktoś powiedział coś, co go zdenerwowało, zamykał się w sobie. Tym razem chciał wziąć się w garść i zacząć żyć jak uczciwy obywatel. Sąsiedzi nie musieli już wysłuchiwać codziennych awantur w jego mieszkaniu. Jego stałymi gośćmi przestali być okoliczni Menele. Teraz gościł u siebie swoich bliskich. Poznał też kobietę. Co prawda, nie miała ona najlepszej opinii w Kowarach. Mówiło się w okolicy, że choruje psychicznie. Była też znana ze swojej seksualnej rozwiązłości i dużego pociągu do alkoholu. Jej towarzystwo zatem nie ułatwiało Adamowi pozostawania w trzeźwości. Jednak mimo wszystko mężczyzna trwał przy swoim. Coś, co kilka lat temu wydawało się być niemożliwe, teraz działo się na oczach bliskich mężczyzny. Wyszedł na prostą. Na stałe zatrudnił się na budowie. W pracy spędzał 10 godzin dziennie. W końcu nie przepijał wszystkich pieniędzy i był w stanie urządzić sobie mieszkanie. Kupił nawet nowe meble na raty. Wyglądało na to, że po latach ciągłego staczania się na dno, Adam podczas ostatniej odsiadki wszystko sobie poukładał w głowie i tym razem nie wróci na ścieżkę przestępczą. Jednak praca na pełen etat sprawiała, że zaczęło mu brakować czasu, by udawać się na spotkania grupy A. Sąsiedzi uznawali go za człowieka, który mimo swojej kryminalnej przeszłości naprawdę da się lubić. Jednak z czasem jego zachowanie zaczęło się zmieniać. Adam stawał się zamknięty w sobie, przestawał spotykać się z ludźmi. W roku 2007 zaczęły się u niego pojawiać epizody ekskibicjonizmu. Wychodził wieczorami na ulicę Kowar i obnażał się w miejscach publicznych. Raz został przyłapany nagi przez policję. Zapytany przez funkcjonariuszy, dlaczego nie ma na sobie ubrań, powiedział, że rozebrał się do kąpieli w zalewie. Te niepokojące objawy były zapowiedzią tego, czego Adam dopuścił się już niedługo później. Dorota K. to 42-letnia kobieta. Mieszkała ona w Kowarach razem ze swoimi dwoma dorosłymi już synami. Kobieta chorowała na astmę. Z tego też powodu od kilku lat była na ręce. 21 czerwca 2007 roku w godzinach popołudniowych Dorota K wracała ze szpitala, gdzie odwiedzała swoją schorowaną matkę. Kobieta ta od lat chorowała na niewydolność serca. 21 czerwca rano zasłabła straciła przytomność i została zabrana do szpitala. Dorota po południu wybrała się tam, by odwiedzić matkę. Było to po godzinie 15. Niestety nie wróciła z tego spotkania do domu. Synowie Doroty przebywali wówczas urodziny w Mikołowie. Wrócili do domu dopiero tydzień później. Dopiero wtedy zdali sobie sprawę z tego, że ich matki nie ma w domu. Nie mieli pojęcia, gdzie mogła się podziewać. Kiedy weszli do domu, na stole stała szklanka z niedopitą herbatą. Wszystko wyglądało tak, jakby kobieta miała niedługo wrócić. Mężczyźni udali się do sąsiadów, by sprawdzić, czy wiedzą oni, gdzie może być ich matka. Ci jednak przyznali, że nie widzieli jej od ponad tygodnia. W tym momencie postanowili zgłosić na policję zaginięcie Doroty. Policja była bezradna. Nie potrafili określić, kiedy kobieta zaginęła. Czy może wyjechała gdzieś, nie mówiąc nikomu? Kiedy była widziana jako ostatnia? Trop urywał się na wizycie w szpitalu. Nikt ze znajomych nie wiedział, co mogło się z nią stać. Poszukiwania stanęły w martwym punkcie. 6 lipca doszło do kolejnego zaginięcia w okolicy. Tym razem zaginęła 41-letnia Ewa, mieszkanka Kowar. Kobieta wyszła z domu do pracy. Nie pojawiła się jednak na miejscu. Rodzina rozpoczęła poszukiwania w lesie po którym lubiła spacerować dziewa. Tym samym to już druga kobieta w średnim wieku, która zaginęła na terenie niewielkiego miasta w ciągu zaledwie kilku dni. Czy te zaginięcia były ze sobą powiązane? Już na zajutrz wyszło na jaw, że tak. Rodzina Ewy natrafiła na starą studnię w lesie. W niej dokonano makabrycznego znaleziska. Znajdowały się tam ciała dwóch kobiet. Były one wciśnięte do środka w taki sposób, że początkowo ciężko było stwierdzić, jakiej płci są ofiary. Było już ciemno. Ze względu na panujące warunki zdecydowano się przełożyć akcję poszukiwawczą na jutro. Po ich wyciągnięciu nie było już wątpliwości: ciała należały do kobiet. Były to zaginione wcześniej Dorota i Ewa. Zostały zamordowane. Co się stało i kto pozbawił życia kobiet? Zadania śledczych nie ułatwiał fakt, że miejsce, w którym odnalezione zostały ciała, było zadeptane. Najprawdopodobniej przez grupę, która przeprowadziła akcję poszukiwawczą. Również fakt, że było to na zewnątrz, spowodował, że deszcz zmył ślady przynajmniej te, pozostawione przy wrzuceniu pierwszych zwłok. Mimo wszystko śledczym dość szybko udało się znaleźć mężczyznę, który był odpowiedzialny za ich śmierć. Był nim Adam Z. Znalazł się na liście podejrzanych, ponieważ niemalże w tym samym miejscu zaatakował on kobietę kilka lat wcześniej. W ostatnim czasie kilkukrotnie pojawiły się epizody ekshibicjonizmu w jego wykonaniu. Pasował on idealnie do profilu sprawcy. Jeszcze 7 lipca wieczorem policjanci zapukali do drzwi podejrzanego. Nikt jednak nie otwierał. Śledczy postanowili porozmawiać z sąsiadami, by dowiedzieć się, gdzie mogą znaleźć mężczyznę. Wskazali oni policjantom miejsce, w którym będą mogli znaleźć jego matkę. Być może ona pomoże śledczym w ustaleniu miejsca pobytu jej syna. W trakcie rozmowy kobieta powiedziała, że być może jest on w swoim mieszkaniu, ponieważ w ostatnich dniach kiepsko się czuł i nikomu nie otwierał. Miała ona klucze do drzwi wejściowych, zaprowadziła policjantów na miejsce. Faktycznie okazało się, że w środku leżał w łóżku Adam Z. Mężczyzna został zabrany przez funkcjonariuszy na komisariat. Tam wzięto go w ogień krzyżowy pytań. Śledczy wypytywali go na temat całego przebiegu dnia 6 lipca. Adam powiedział, że rano poszedł do pracy jak co dzień. Tym razem jednak był tam niespełna godzinę, ponieważ czuł ból nóg uniemożliwiający mu pracę. O godzinie 10 poszedł na wizytę do lekarza. Jego zdaniem został przyjęty około godziny 11. Po wizycie udał się do apteki, by zrealizować przepisaną receptę. Potem jego zdaniem udał się do domu, gdzie leżał przez cały dzień Zapytany o sińce na lewej łydce powiedział, że po pijaku zdarza mu się pobić z kumplami I to w wyniku jednej z takich biatyk oberwał właśnie w łydkę Bez ogródek opowiadał też, że w ostatnim czasie zdarzało mu się obnażać To nie było w końcu tajemnicą Śledczy doskonale zdawali sobie sprawę z jego wcześniejszych występków Wypytywali więc dalej. Zapytany o to, czy myślał kiedyś o tym, by pozbawić kogoś życia, absolutnie zaprzeczył. Nie jest on sadystą. Sam czasem się okaleczał, ale to jego ciało i może on robić z nim, co chce. Policjanci na tym postanowili zakończyć przesłuchiwanie tego dnia. Adam Z miał pojawić się na posterunku ponownie na zajutrz. Nie zrobił tego jednak. Nie było go też w domu. Na szczęście szybko udało się go znaleźć w mieszkaniu jego brata. W kajdankach przewieziono go na posterunek. Wówczas przyznał się, że to on stał za zabójstwem dwóch kobiet. Zdawał sobie sprawę, że śledczy już dobrze o tym wiedzieli. Po jego przesłuchaniu ustalono przebieg wydarzeń, który doprowadził do zabójstw. Wrócę teraz do dnia 21 czerwca. Wówczas dorota wybrała się do szpitala, by odwiedzić swoją matkę. Tego dnia Adam Z jak co dzień poszedł do pracy. Tym razem jednak nie spędził tam całego dnia. Trafił wówczas na pracownika, który był znacznie obrotniejszy od niego. Zauważył, że mężczyzna irytował się, że Adam pracuje za wolno. To wywołało w nim frustrację. Czuł się niepotrzebny, beznadziejny. Po godzinie pracy poszedł do domu. Wówczas postanowił popełnić samobójstwo. Z jego zeznań wynika, że zażył tego dnia 30 tabletek ketonalu. Potem poszedł na pobliską łąkę, tam stracił przytomność. Znalazł go jeden z kolegów, który zawiadomił pogotowie. Mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie lekarzom udało się go uratować. Nie chciał jednak leżeć w łóżku. Po kilku godzinach opuścił budynek, nie informując o tym nikogo. Poszedł do lasku, by tam się zrelaksować. Niedługo później Dorota wracała ze szpitala. W tym samym czasie Adam Z leżał na trawie w okolicach pałacu Nowy Dwór. To miejsce znajdowało się na trasie, którą szła Dorota. Było to przy tej samej ulicy, na której kilka lat wcześniej Adam napadł na kobietę, terroryzując ją nożem. Widocznie upatrzył sobie to miejsce. Zauważył on kobietę, która przechodziła tamtędy. Wówczas obudził się w nim instynkt. Poszedł za nią. Dorota weszła do szpitala. Spędziła tam godzinę. Matka pocieszyła ją, że jej stan zdrowia się poprawia i że za kilka dni wróci do domu. Około godziny szesnastej Dorota wyszła ze szpitala. Znów wybrała drogę przez las. Tam stał zaczajony w krzakach Adam Z. Postanowił pobiec za nią, gdy przechodziła nieopodal. Było to dość mało uczęszczane miejsce. Nie było jednak tak, że zupełnie nikt tamtędy nie przechodził. W każdej chwili mógł się ktoś pojawić. To jednak nie odstraszyło Adama. Gdy ją dogonił, chwycił za gardło i zaczął dusić. Następnie zaciągnął bezbronną kobietę kilkanaście metrów dalej, w ustronne miejsce, tak by nikt ich nie widział. Tam zmusił kobietę, by się rozebrała, a on sam również szybko zdjął swoje ubrania. Gdy zaczął ją całować, kobieta krzyczała, wzywając pomocy. Adam chciał jak najszybciej ją uciszyć. Wówczas uderzył ją kilkukrotnie w głowę tępym narzędziem. Następnie dokonał gwałtu. Wtedy zdał sobie sprawę, że kobieta, gdy się obudzi, wyda go na policję i będzie musiał znów wrócić za kraty. A tego z całą pewnością nie chciał. Wiedział, że jedynym rozwiązaniem będzie pozbycie się Doroty, która była jedynym świadkiem tego, co zrobił. Zaciągnął ją w okolice starej studni. Korzystając z okazji, przypomniał sobie, że wcześniej zarabiał okradając ludzi. Z torebki swojej ofiary wyciągnął wszystkie pieniądze, jakie miała. Nie było tego dużo. Jego łupem padły zaledwie 42 złote. Na ziemi znalazł kamień. Przy jego pomocy zadawał kobiecie kolejne ciosy. Tym razem działał już z bezpośrednim zamiarem pozbawienia jej życia. Ciało wrzucił do studni. To samo zrobił z ubraniem swojej ofiary. Po wszystkim zamknął studnię i nakrył gałęziami. Następnie udał się spokojnie do domu. Miał jednak wyrzuty sumienia, planował skończyć ze sobą. Zażył tabletki, licząc, że w ten sposób pozbawi się życia. Zamiast tego nabawił się jedynie niestrawności. Widocznie uznał, iż był to znak od losu i myśli samobójcze odeszły. Od tego czasu mężczyzna często pojawiał się w rejonie, gdzie dopuścił się zbrodni. Być może chciał doglądać, czy nikt nie odkrył schowanych przez niego zwłok. A może po prostu chciał wrócić myślami do tamtego dnia. A być może planował zapolować raz jeszcze. Ewa E to 41-letnia kobieta, która również mieszkała w kowarach. Od 20 lat pracowała w jednym zakładzie pracy, mianowicie w fabryce dywanów w tym właśnie mieście. Mieszkała tam razem ze swoim partnerem. Mieczysławem. 6 lipca Adam znów pojawił się na miejscu zbrodni. Tego dnia Ewa szła do pracy na popołudniową zmianę w fabryce dywanów. Lubiła spacerować. Z tego względu udała się do lasu, by tam się dotlenić i nieco zrelaksować przed rozpoczęciem pracy. Tam, na swojej drodze, spotkała Adama Z. Mężczyzna wiedział, że tym razem znów zabije. Przyczaił się w krzakach i czekał tam na swoją ofiarę. Zaatakował kobietę, zaszedł jej drogę i zaczął dusić. Jednocześnie uderzył ją kilkukrotnie ręką i telefonem w twarz. Ewa w wyniku zadanych ciosów straciła życie. Wówczas Adam zaciągnął ciało w to samo miejsce, gdzie ukrył zwłoki poprzedniej ofiary. Rozebrał ją. Tym razem do zaspokojenia się wystarczyła mu martwa kobieta. Dotykał jej ciało, a następnie zaczął się onanizować. Gdy już się zaspokoił, wrzucił ciało wraz z ubraniami do tej samej studni. Ta jednak była już przepełniona i nie było tak łatwo jak wcześniej. Dopchnął ciało przy pomocy kija. Znów liczył, że uda mu się przy okazji trochę zarobić. Tym razem jednak kobieta miała przy sobie jedynie 3 zł. i 50 groszy. To musiało wystarczyć. Partner Ewy nie mógł się z nią skontaktować w czasie, gdy powinna być w pracy. Był zdziwiony. Zawsze telefonowali do siebie, gdy partnerka pracowała. Tym razem telefon milczał, był wyłączony. Być może padła jej bateria, zatem mężczyzna wówczas jeszcze nie chciał zamartwiać się na zapas. Sytuacja się zmieniła, gdy po godzinie 22:30 Ewa nie pojawiła się w domu. Kobieta była bardzo punktualna. Nigdy nie spóźniała się do pracy, ani też, gdy wracała z niej do domu. Jej partner zadzwonił do mistrza zmiany w pracy Ewy. Wówczas dowiedział się, że tego dnia kobieta nie pojawiła się na swoim stanowisku. To wzbudziło już ogromny niepokój. Dotychczas nie zdarzało jej się nie pojawić w pracy, nie informując o tym wcześniej przełożonych. Należało działać. Najpierw zadzwoniono do jej znajomych. Nikt jednak nie wiedział, co działo się z Ewą. Bliscy sprawdzili także, czy nie trafiła do okolicznego szpitala. Tam również nie było po niej śladu. Należało wszcząć poszukiwania. Bliscy wiedzieli, że musiała być gdzieś w okolicy. Ewa lubiła spacerować po lesie, i tam postanowili sprawdzić. Robili to na własną rękę, bez informowania policji. Na efekty nie było trzeba długo czekać. 7 lipca około godziny 19:30 znaleźli oni starą studnię na terenie lasku przy Zalewie w Kowarach z niej wydobywał się bardzo nieprzyjemny zapach Wiele wskazywało na to że jest to woń rozkładającego się ciała założono zatem że nie może tam leżeć ciało kobiety która zaginęła dzień wcześniej jej ciało nie uległoby jeszcze takiej degradacji jednak te założenia okazały się być mylne. Gdy podniesiono wieko studni, znaleziono tam ciała dwóch kobiet. Wśród nich była Ewa. Drugie ciało musiało leżeć tam już dłużej i stąd zapach spowodowany rozkładem. Śledczy musieli ustalić, kto pozbawił życia dwie kobiety. Ustalono, że sprawca działał z pobudek seksualnych. Niewykluczone, że miał na swoim koncie więcej ofiar. Sposób działania, a także ukrycia zwłok kazał twierdzić, że zabójca znał te okolice. Studnia, w której schowano ciała, nie była widoczna z drogi. Sprawca musiał wiedzieć, że tam była. Zatem nie przechodził tamtędy pierwszy raz. Można było zatem założyć, że należy go szukać wśród okolicznych mieszkańców. Zważywszy na bestialstwo sprawcy, śledczy założyli, że osoba, która się dopuściła zbrodni, najpewniej w przeszłości była już karana. W ten sposób ustalono krąg podejrzanych. Musiał być to mężczyzna, ze względu na dużą siłę, jaką musiał dysponować, pozbywając się ciał. Najpewniej mężczyzna pochodzący z niedalekiej okolicy, a także wcześniej skazywany. Na liście znalazło się kilka osób. Wśród nich był także Adam Z., na samym jej szczycie. Mężczyzna był już wcześniej notowany i mieszkał w okolicy. Już kolejnego dnia został zatrzymany przez policję. Został przesłuchany. Gdy już się przyznał, wyraził skruchę. Sprawiał wrażenie osoby, która naprawdę żałowała swoich czynów. Odbyła się wizja lokalna. W trakcie której mężczyzna opowiadał o szczegółach zbrodni z dużym spokojem. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że ofiar mogło być więcej. Gdy w mediach gruchnęła informacja o zatrzymaniu zabójcy, na policję zgłosiła się kobieta. W Kowarach była tylko przejazdem. Na początku lipca, podczas spaceru w lesie, natrafiła na mężczyznę, który ją obserwował. Nagle zaczął ją gonić. Kobieta jednak była na tyle szybka, że udało się jej uciec. W trakcie okazania potwierdziła, że był to Adam Z, który przyznał się do zabójstwa dwóch kobiet. Tylko dzięki szczęściu nie znalazła się ona jako trzecia na liście zmarłych. Co ciekawe, choć Adam przyznał się do dwóch zabójstw, to w tym przypadku stanowczo zaprzeczał, by gonił kobietę, która go o to oskarża. Media nadały zabójcy przydomek wampir z Kowar. Mężczyzna został zbadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenili, że jest on poczytalny i zdawał sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów w momencie, gdy ich dokonywał. Adam Z. usłyszał zarzut popełnienia dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna przyznał się do zbrodni. Zaznaczył jednak, że jego czyny były efektem jego ciężkiego dzieciństwa. Prokuratura domagała się dla niego dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego nie wcześniej niż po 40 latach. Faktycznie zapadł wyrok dożywocia. Nie był on jeszcze wówczas prawomocny. O zwolnienie warunkowe będzie się mógł ubiegać po 30 latach. Sędzia, uzasadniając wyrok, nadmienił, że gdyby w Polsce była kara śmierci, to Adam Z. niewątpliwie by na nią zasługiwał. Zdaniem sędziego były to zbrodnie dokonane ze szczególnym okrucieństwem, a także popełnione z powodów zasługujących na szczególne potępienie. Adam Z przyjął informację o wyroku niewzruszony. W odwołaniu obrona wnioskowała o zmniejszenie kary do 25 lat pozbawienia wolności. Na korzyść oskarżonego miało działać to, że przyznał się do winy i wykazał skruchę. Zdaniem obrony, motywacja sprawcy nie zasługiwała na szczególne potępienie, a także nie działał on ze szczególnym okrucieństwem. Sąd apelacyjny jednak nie dał się przekonać i utrzymał wcześniej zasądzony wyrok. Gdy mężczyzna przebywał już w więzieniu i miał świadomość, że być może nigdy nie opuści jego murów, rozmowę z nim przeprowadził Łukasz Wroński, autor książki, seryjni i wielokrotni mordercy. W trakcie rozmowy Adam Z. wyjawił sekrety swojej młodości. Przyznał, że nigdy nie miał śmiałości do kobiet. Popęd seksualny jednak musiał w jakiś sposób redukować, a z wiekiem stawał się on coraz mocniejszy. W wieku 12 lat zaczął się masturbować, patrząc na lalkę Barbie stojącą na telewizorze. Później zaczął podglądać koleżanki w ubikacji w szkole. Opowiedział też, że obnażając się przed kobietami, fantazjował, że te na jego widok same zaproponują mu zbliżenie. Adam wyznał, że w wieku 12 lat ciotka chciała odbyć z nim stosunek seksualny. Jednak do niczego wówczas nie doszło. Gdy już wszedł w pełnoletność, najczęściej współżył z kobietami z marginesu społecznego. W trakcie pobytu w więzieniu, jeszcze przed zabójstwami, miało dochodzić do kontaktów ze współwięźniami. Ojciec Adama zmarł już wiele lat temu. Ostatnie lata spędził pijąc na umór i zataczając się w miejscach publicznych. W końcu z tego świata zabrał go nowotwór. Adam Z. Po latach wystąpił w programie Skazani wyznania z zakrad. Opowiadał w nim o wydarzeniach z roku 2007. Wywiad z nim przeprowadzała doświadczona psycholog śledcza. Zapytany o to, czemu dopuścił się swoich zbrodni, powiedział, że nie potrafi wyjaśnić. Czy, idąc wtedy na miejsce zbrodni, szedł tam, wiedząc, że w tamtych dniach zabije? Tu odpowiada wykrętnie. Twierdzi, że gdyby nikogo tego dnia nie spotkał, to by po prostu poszedł do domu. A gdyby spotkał dziecko? Dziecka nigdy w życiu by nie tknął. A mężczyznę? Trudno powiedzieć. Adam w programie przyznaje, że za to, kim się stał, obwinia nieżyjącego już ojca. Z matką ma dobry kontakt, nawet po latach spędzonych w więzieniu. Jak mówi, może do niej zadzwonić w każdej chwili. Jego zdaniem kara do żywocia jest zbyt wysoka. Uważa, że za dwa zabójstwa adekwatna byłaby kara 30 lat pozbawienia wolności. Po latach twierdził, że niewiele już pamięta ze zbrodni, jakich się dopuścił. Wie, że zabił, ale same okoliczności zatarły mu się już w pamięci. W trakcie samej rozmowy mężczyzna mówi bardzo nieskładnie. Ma problem ze sformułowaniem myśli. Sprawia wrażenie osoby opóźnionej w rozwoju. Wskazują na to również badania, które przeprowadził na nim psychiatra. Adam marzy, by kiedyś wyjść na wolność. Najszybciej będzie to możliwe w roku 2038. Czy kiedykolwiek będzie on zdolny do powrotu do społeczeństwa? Ocenę pozostawiam Wam. Ja dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka do samego końca jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału polecam to nadrobić. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.